27 września jest Światowym Dniem Turystyki. To dobry moment na podsumowanie kondycji branży, a ta, jak się okazuje, jest bardzo dobra. Klientów, co ciekawe, do podróżowania nie zniechęca galopująca inflacja, niepewna sytuacja geopolityczna ani widmo kolejnej fali COVID-19, słyszymy w biurach podróży. Operatorzy turystyczni tylko w pierwszej połowie 2022 roku zorganizowali wyjazdy dla ponad 3 milionów osób. Biura podróży wciąż przeżywają oblężenie, choć ceny są znacząco wyższe. Myśleliśmy, że first minute, które teraz już się pojawiły, nie będą tak dobrze się sprzedawać, a jednak sprzedają się. Last minute się doskonale sprzedają. W ogóle mamy braki systemowe, nawet teraz na wrzesień, na bieżąco, które oferty chcielibyśmy sprzedać, są na X-ach systemie, dzwonimy do organizatorów i wszyscy są zaskoczeni, że dalej sytuacja się bardzo fajnie rozbija. Egzotyka się sprzedaje, ale faktycznie no musimy porozmawiać o cenie, bo to jest to, co bardzo mocno się zmieniło i oferty poszły o około 30-40% do góry. Dlatego ci, którzy kupili wakacje w zeszłorocznej ofercie First Minute, zaoszczędzili śmiało, można powiedzieć, kilka tysięcy złotych. I taką opcję polecają też doradcy klienta w biurach podróży, którzy jednogłośnie przyznają, że tanie wakacje last minute już się skończyły. Do tego klienci będą musieli się przyzwyczaić, ponieważ nie brakuje tych, którzy z wyborem wyjazdu wypoczynkowego czekali do ostatniej chwili. Dziś na podejmowanie decyzji dużo wcześniej wpływają inne aniżeli finansowe czynniki. Wątpliwości to jest to, czy znowu coś się stanie, czy znowu wystąpi COVID w takim wymiarze, w jakim był, ale ludzie mają już taką świadomość, wiedzą, że tak już być nie może i na pewno będzie dobrze. W razie, gdyby coś się stało, rzeczywiście, to klient na pewno będzie sprowadzony, na pewno klient dostanie z powrotem pieniążki, bo to już mamy dopracowane. Są tacy, którzy ryzyka podejmować nie chcą i wybierają wypoczynek w Polsce. Za ten, tu żadnego zaskoczenia nie ma, w tym roku również trzeba zapłacić więcej niż w poprzednich latach. Trochę drożej, ale to idzie wytrzymać, to tam nie jest tak tragicznie. A ile drożej jest? No, jakby to powiedzieć, płaciłem 1800, teraz 200, no to ile, 300 zł drożej. To dużo czy nie dużo? No, ale to nie właśnie dużo, to nie jest dużo, ale był standard taki dobry, posiłki bardzo dobre, eleganckie, wszystko dobre było. Z informacji przekazywanych przez biura podróży wynika, że choć faktycznie pierwsze miesiące po wybuchu wojny w Ukrainie mogły powstrzymywać od planowania wycieczek, tak teraz, nawet w dobie wszechobecnej drożyzny, branża turystyczna odrabia straty. Co swoje potwierdzenie znajduje w kolejkach, jakie wciąż widać w biurach paszportowych. I tak na przykład w Katowicach przyjmuje się obecnie średnio 100 wniosków o wydanie paszportu każdego dnia. Od stycznia do sierpnia ubiegłego roku było złożonych 98 tysięcy wniosków paszportowych i wydanych 92 tysiące paszportów. Z kolei w tym roku od stycznia do sierpnia przyjęliśmy 204 tysiące wniosków paszportowych i wydaliśmy 198 tysięcy paszportów. Także to mówi dużo. Tak więc sezon bez względu na rosnące ceny trwa. Bo tylko w sierpniu w katowickim biurze paszportowym przyjęto ponad 20 tysięcy wniosków. Jak informują biura podróży, w tym sezonie jesienno-zimowym niezmiennie popularnością cieszą się Turcja, Tunezja, Egipt i kierunki egzotyczne. Makabrycznego odkrycia dokonał jeden z pracowników zieleni miejskiej w Tarnowskich Górach. W poniedziałkowe popołudnie podczas przecinania krzewów nieopodal marketu przy ulicy Bałkańskiej natrafił na rozkładające się już zwłoki. Choć to miejsce z widocznie wydeptaną ścieżką, ewentualni przechodnie mogli nie zauważyć ciała, ponieważ to było przykryte porastającymi gałęziami krzaków. Policjanci na miejscu potwierdzili, że są to zwłoki mężczyzny w zaawansowanym stanie rozkładu. Przybyły na miejscu prokurator, razem z technikiem kryminalistyki wykonali oględziny. Została zlecona sekcja zwłok, która miejmy nadzieję pozwoli nam znaleźć odpowiedzi na tożsamość tego mężczyzny i okoliczności śmierci. Nieznany jest również wiek ofiary. Jak przekazała policja w Tarnowskich Górach, która na zlecenie prokuratury rejonowej prowadzi czynności w tej sprawie, zwłoki znajdowały się w takim stanie, który wskazuje, iż mogły leżeć tam nawet od kilku miesięcy. To jednak zbyt wcześnie, by mówić o jakichkolwiek szczegółach, tym bardziej, że mogłyby naruszyć dobro prowadzonego śledztwa.
Stacja Chałupki pusta, a w położonym kilka kilometrów stąd Boguminie ruch jest spory. Przez Bogumin przejeżdża dziennie 3 razy więcej pociągów niż przez ostatnią po polskiej stronie granicy stacją kolejową. Miłośnicy kolei domagają się, żeby do rozkładu jazdy powróciło połączenie tych 2 miast. A nie ma w ogóle transportu publicznego między na przykład subregionem zachodnim, a Ostrawą, Boguminem, Opawą czy Cieszynem na przykład tam. Także jest kompletnie rozbicie. Jeśli człowiek nie ma samochodu, to praktycznie lub zdrowia na rower, bo nie każdy go ma, no to może się pożegnać praktycznie z podróżowaniem do Czech. Faktycznie da się pomiędzy Boguminem a Chałupkami przejechać na rowerze. Podróż pociągiem trwa 6 minut, a dystans to niespełna 5 kilometrów. Jednak Koleje Śląskie od około 1,5 roku zatrzymują się tutaj i dalej nie jadą. Połączenie zawieszono na czas pandemii, ale już go nie wznowiono. Zdziwiłem się, że Koleje Śląskie nie odtworzyły tej linii. Jesteśmy mocno zainteresowani tym, by to odtworzyć i wierzę, że jak będzie odtworzone, będą mieli mieszkańcy możliwość przedostania się pociągiem, to im ułatwi kursowanie, czy nawet jedno dwudniowe wycieczki do Pragi czy do Wiednia. Zdziwić mogą również ceny biletów. Po wycofaniu się z tej relacji regionalnego przewoźnika granicę da się przekroczyć pociągami PKP Intercity. Jak donosi portal tvs.pl, problem w tym, że koszt biletów online może powalać. Jeśli ktoś chciałby kupić bilet na najbliższy piątek, to po pierwsze nie jest to łatwe, a po drugie bardzo drogie. Da się też zdobyć bilet za kilka euro, ale można go kupić tylko w kasie, a kasy w Chałupkach jak widać nie ma. PKP Intercity odpowiada, że trwają prace nad możliwością sprzedaży przez internet biletów na połączenia międzynarodowe według taryfy podstawowej. Temat niedawno podjęli parlamentarzyści. Jest petycja i interpelacja w tej sprawie. Chcemy, żeby kolej łączyła, Polskę i Czechy, 2 sąsiadujące regiony, żeby ta granica nie stanowiła granicy dla tych, którzy chcą podróżować pociągiem. Koleje Śląskie tłumaczą, że to połączenie się po prostu nie opłaca. Niewystarczające jednak zainteresowanie podróżnych tą relacją, co wynika z naszych analiz i badań dotyczących napełnień i popytu. Aktualnie zostały już zakończone prace dotyczące nowego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał na przełomie 2022-2023. Jeżeli będziemy rozważać możliwość uruchomienia tego połączenia, to dopiero w kolejnym rozkładzie jazdy. Gmina Krzyżanowice ma w planach rewitalizację budynku dworca w Chałupkach. Jednak jeśli pociągi nie będą kursowały do najbliższego czeskiego miasta, to inwestycja może okazać się zbędna. Jak widać, na razie te 5 kilometrów trudno Kolejom Śląskim pokonać. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów potrzebuje wsparcia i rozpoczyna zbiórkę na remont pomieszczeń. We wtorek wolontariusze i dzieci z Domu Aniołów Stróżów zorganizowali happening w Galerii Katowickiej i budowali dom z symbolicznych cegiełek, żeby zachęcić mieszkańców do wsparcia. Jedna ze świetlic dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, to są dzieci, które mają 6 do 10 lat, jest po prostu od samego początku, do 18 lat w tym budynku, no nie remontowana. A ponieważ dzieci to żywią, jeszcze w tym wieku, to taka dynamika jest oczywiście ogromna, życiowa, no to jakby to pomieszczenia są bardzo zniszczone i chcemy wyremontować im łazienkę, żeby mieli czystą, schludną, ładną, miejsce do nauki, żeby było przejrzyste, jasne, żeby mogli rzeczywiście mieć takie warunki do pracy. Mowa o pomieszczeniach w katowickim Załężu. To jednak nie wszystko, bo potrzeby są większe. Remontu wymaga choćby sala w Chorzowie Batorym, która jest zniszczona, a ostatni remont przechodziła pół wieku temu. Do wsparcia Domu Aniołów Stróżów zachęcali dzisiaj były piłkarz, a obecnie trener Dariusz Dudek, a także katowicki radny Krzysztof Pieczyński. Ten remont też jest zrobiony po to, aby nasze dzieci miały, nasze aniołki miały lepsze możliwości nauki, zwiedzania, można powiedzieć, świata dziecięcej nauki, bo tutaj się uczą, tutaj spełniają swoje marzenia, dlatego prosilibyśmy Was wszystkich o zaangażowanie się w tą naszą jakby zbiórkę na remont. Wartości wynosi się z domu, one wynoszą z Domu Aniołów Stróżów, co pokazują choćby dzisiaj, patrząc jakie są pracowite. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów można wesprzeć poprzez stronę anioły24.pl/dom.
Ci uczniowie doskonale wiedzą już, jak dbać o swoje, ale też bezpieczeństwo innych w pracy. Najlepsi z regionu wzięli udział w konkursie z zakresu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pod nazwą Bezpiecznie od startu. Na pewno się przyda, bo ma ukończyć, jak ukończy 18 lat, chce przystępować do OSP w Chałupkach i mi się to przyda na egzaminie z BHP. Etap regionalny konkursu odbył się w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. My bardzo mocno współpracujemy z Okręgowym Inspektoratem Pracy. Jeśli statystyki pokazują nam, że w danym na przykład zawodzie tych wypadków zdarza się więcej, od razu odpowiadamy na to. I dzisiaj chcemy właśnie pokazać, że w rzemiośle dba się o pracę, o tych młodych ludzi, że oni muszą i muszą czuć się bezpiecznie i potrafić się odnaleźć w każdych warunkach. To jest bardzo dobry kierunek, ponieważ już na starcie młody człowiek uczy się tych zasad, które są później kluczowe przy wykonywaniu pracy w zakresie bezpiecznej pracy. Zna zagrożenia zarówno po stronie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i znając te zagrożenia jest w stanie się po prostu chronić w sposób taki właściwy i przemyślany. Najlepsza dwójka uczniów weźmie udział w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w Warszawie.